Talkshop angielski w biznesie odcinek 157 jak zadawać pytania w present perfect. How many times have I told you? Hi there, it's Karolina from ASAP Speak and Play. Jak powiesz? Słyszałaś o tym? Widziałaś coś takiego kiedykolwiek? Ile razy tam byłaś? Te pytania mają jedną wspólną cechę. Jest to present perfect. Ale nie martw się, nie zamierzam Cię zasypywać teoriami i żargonem gramatycznym. Według mnie najlepsza metoda nauki gramatyki polega na poznawaniu przykładów w kontekście i ćwiczenie ich używania. Dlatego w dzisiejszej lekcji będziemy powtarzać na głos wymowę popularnych pytań w Present Perfect, aby zapytać o doświadczenie. Przećwiczymy trzy pytania. Have you... Czy coś robiłeś? Have you ever? Czy kiedykolwiek coś robiłeś? How many times have you? Ile razy coś robiłeś? Pamiętaj, że najlepsze efekty daje powtarzanie na głos. Możesz powtarzać z transkryptem, a po przesłuchaniu podcastu uczyć się z darmowymi fiszkami w Quizlet. To wszystko znajdziesz w opisie. A na koniec krótki quiz. Are you ready? Let's do this. One. Pytania w Present Perfect o doświadczenie. Have you. Bardzo często, kiedy zadajesz pytanie o przeszłość po angielsku i nie pytasz konkretnie kiedy, to użyjesz właśnie Present Perfect, czyli have you i czasownik w trzeciej formie. Zaraz, zaraz. Tak uczymy się na lekcjach w szkole i nie jest to zbyt efektywne. Moim zdaniem, zamiast wkuwać listy randomowych czasowników nieregularnych w trzeciej formie, Lepiej nauczyć się najpopularniejszych, gotowych pytań, które często zadajemy innym ludziom. Na przykład: Have you heard? Słyszałeś? Have you read? Czytałeś? Have you seen? Widziałeś? Have you watched? Widziałeś na przykład film? Have you been? Byłeś? Have you been to? Byłeś w. Dodaj do tej listy takie czasowniki, których często używasz. Ucząc się całego zwrotu have you i czasownik, łatwiej Ci będzie go zapamiętać niż zastanawiać się, jaka forma czasownika powinna być w tym pytaniu. So let's start drilling. Zacznijmy powtarzanie. You will hear seven examples. listen and repeat. Słyszałeś o tym? Have you heard about this? Have you heard about this? Have you heard about this? Czytałaś to? Have you read this? Have you read this? Have you read this? Czytałeś już moją książkę? Have you read my book yet? Have you read my book yet? Have you read my book yet? Byłeś tam? Have you been there? Have you been there? Have you been there? Mamo, widziałaś moje kluczyki do samochodu? Mom, have you seen my car keys? Mom, have you seen my car keys? Mom! Have you seen my car keys? Czy my się już wcześniej spotkaliśmy? Have we met before? Have we met before? Have we met before? Rozmawiałeś z nim? Have you talked to him? Have you talked to him? Have you talked to him? Czy kiedykolwiek? Have you ever? Teraz przećwiczymy zestaw pytań zaczynających się od Have you ever? Czy kiedykolwiek? Możemy też dodać na końcu before, wcześniej. Na przykład, jesteś w Grecji i rozmawiasz z innym turystą, i ten pyta: Have you been to Greece before? Byłaś już wcześniej w Grecji? Zwróć uwagę, że mówimy been to Greece, a nie. Been in Greece albo Have you ever been here before? Byłeś tu kiedyś wcześniej? Have you ever climbed before? Wspinałeś się już kiedyś wcześniej? Have you ever driven a car like this before? Prowadziłeś już kiedyś taki samochód? Let's practice. You will hear five examples. Listen and repeat out loud. Byłeś wcześniej w Anglii? Have you ever been to England before? Have you ever been to England before? Have you ever been to England before? Czy kiedykolwiek to robiłeś wcześniej? Have you ever done this before? Have you ever done this before? Have you ever done this before? Kiedykolwiek to widziałeś? Have you ever seen this? Have you ever seen this? Have you ever seen this? Czy kiedykolwiek komuś pomogłeś? Kiedykolwiek? Have you ever helped anyone? Ever? Have you ever helped anyone? Ever? Have you ever helped anyone, ever? Czy słyszałeś kiedyś o ChatGPT? Have you ever heard of ChatGPT? Have you ever heard of ChatGPT? Have you ever heard of ChatGPT? Chat Chat A ty słyszałeś o ChatGPT? Jak może ci pomóc w nauce języka? Jeśli nie, to koniecznie sprawdź mój poradnik o tym, jak możesz wykorzystać sztuczną inteligencję za darmo, aby na przykład generować sobie ciekawe teksty z konkretnym słownictwem, którego chcesz się nauczyć. Link znajdziesz w opisie. 3. Ile razy to robiłeś? How many times have you done this? I ostatni rodzaj pytania. How many times have you? To zwykłe pytanie o to, Ile razy ktoś czegoś doświadczył? Ale ten rodzaj pytania usłyszysz też w sytuacji, kiedy ktoś jest poirytowany. Na przykład, powtarzasz swojemu dziecku, żeby nie bawiło się kontaktem. Wchodzisz do pokoju i widzisz, że dziecko wkłada coś do kontaktu. Mówisz: How many times have I told you, not to play with the socket? Ile razy ci mówiłam, żebyś nie bawił się gniazdkiem? So let's practice. You will hear five examples. Listen and repeat. How many, times have I told you? How many 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 times have you done this? How many times have you done this? How many times have you done this? Hey, ile razy ten odcinek? hey, how many times have you watched this episode? Hey, how many times have you watched this episode? Hey, how many times have you watched this episode? Słuchaj, ile razy byłeś postrzelony? Look, how many times have you been shot? Look, how many times have you been shot? Look, how many times have you been shot? Ile razy How many times have you been married? How many times have you been married? How many times have you been married? Good job! Quiz time! Translate to English. Słyszałeś o tym? Have you heard about this? Byłaś tam? Have you been there? Ile razy widziałaś przyjaciół? How many times have you watched friends? Słuchałeś kiedyś podcastów? Have you ever listened to podcasts? Jadłeś kiedyś rekina? Have you ever eaten shark? Byłeś już kiedyś w Polsce? Have you been to Poland before? Have you ever been to Poland before? Czy kiedykolwiek wcześniej czytałeś książki Stephena Kinga? Have you ever read Stephen King's books before? Pamiętaj, że możesz ćwiczyć razem z transkryptem na naszej stronie asap. W af a w Quizlet znajdziesz dodatkowe ćwiczenia do fiszek z tej lekcji. Jeśli chcesz nauczyć się tej konstrukcji, to zacznij jej używać od dziś. Możesz nawet mówić do siebie. To też działa. Możesz zadać mi pytania po angielsku, na które z chęcią odpowiem. Thanks for joining! Till the next time. Cheers!